serdecznie. Dzisiaj zapraszam na Catrain. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio zmieniłam kolor moich włosów. Czy to widać? Dodałam lekkiego pomarańczu do blondu, takiego średniego blondu. Dodałam taki, właściwie to jest złoto-czerwony kolor. I tego nie widać mocno, bo ja bardzo boję się takich ostrych kolorów. Ostatnio miałam, na jesieni zrobiłam też blond, ale z takim czerwonym, taki czerwono-bordowym i nie wyglądało to dobrze, zwłaszcza kiedy się zmywało. A teraz jest taka jakoś, tak inaczej. Podoba mi się. Suszymy. Już moje włosy, muszę użyć lokówki. Mam taką lokówkę, którą kupiłam kilka lat temu w Lidlu. Ona ma wymienialne końcówki, ale używam właśnie tylko tej jednej ze szczotką. Ona jest właściwie taka uniwersalna. Teraz bardzo dokładnie suszę moje włosy właśnie lokówką. Zawsze jest problem z grzywką, bo ona w ogóle nie chce się układać. I mam dużo sztywnych włosów i one się po prostu nie kręcą. Teraz dzielę moje włosy, żeby dobrze je wysuszyć. Myślę, że zawsze największym problemem jest wysuszenie włosów z tyłu. To chyba jest też rzeczywiście trudny proces. Teraz dzielę ponownie moje włosy. I żeby nadać odrobinę puszystości tym włosom w tej części, będę je najpierw suszyć w tym miejscu, żeby podnieść odrobinę do góry. Przytrzymuję. Zobaczcie, wielokrotnie podkręcam je, one w dalszym ciągu są proste i sztywne. Mieć proste włosy nie jest tak łatwo. Żadne środki pielęgnacji, pianki ani inne rzeczy nie pomagają, wręcz jeszcze bardziej prostują moje włosy. Myślę, że jest ok, jak na tą stronę, natomiast ta strona jest jeszcze mocno jakby opadnięta. I
ostatnia część chyba, najtrudniejsza. Zobaczcie, tego jeszcze w dalszym ciągu jest sporo. Czasem marzą się takie kręcone fale. Sekund. I rozbijamy. Zawsze jedną część głowy mam właśnie taką wypukłą, a drugą taką płaską. Teraz ona w ogóle nie chce się układać. Spróbujemy w tą stronę zakręcić. Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia, jak wygląda tył. Ale myślę, że chyba nie mam na to większego wpływu. Ja mam tym razem wycieniowane te boki. Chciałam właśnie sobie takie pocieniować, bo kiedy one są takie długie, to wszystko jest bardzo proste i wtedy robi się fryzura mniej więcej tego kształtu. A chciałam, żeby to może troszeczkę poszło do góry, więc wycieniowałyśmy z moją fryzjerką boki. Ale widzicie, tak właśnie jest, kiedy ma się proste, sztywne włosy. Po prostu one żyją swoim życiem. Ta suna bardziej mi się podoba. Co sądzicie, czy ta jest lepsza od tej? Nie chcą się po prostu ułożyć. Jeszcze spróbuję może te krótkie włosy jeszcze raz podkręcić, ale wydaje mi się, że one po prostu, przepraszam, podniosą się do góry. Myślę, że lepiej nie będzie. Przejdziemy do makijażu. Spróbuję spiąć włosy, ale zobaczycie, przy tej objętości żadna spinka nie daje rady. Bardzo lubię mieć związane włosy, ale niestety zobaczcie, jak to wygląda. Szukam i poszukuję dużej, porządnej, ogromnej spinki, która złapie moje włosy i będzie trzymać cały dzień. Niestety to tylko jest tak na parę minut. Taki fajny kukuryku i po prostu zniknie. Pokażę Wam moją pielęgnację w tym miesiącu. Właściwie w styczniu i w lutym. Po pierwsze używam kremu pielęgny. Bardzo dobry krem. Widziałam u Agnieszki z kanału Miss Agi, że używa maseczki z tej serii. Jest to Bielenda Botanic Spa Rituals, krem przeciwzmarszczkowy z opuncją figową i aloesem. Jest to krem na dzień i na noc i to jest bardzo dobry krem, polecam serdecznie. Twarz jest bardzo miękka i taka jakby nawilżona i nie ma takiego wrażenia, że to jest krem taki ciągnący się. Po prostu skóra jest bardzo dobrze nawilżona. To, co jeszcze używam ostatnio, jest to krem nagietkowy z ziali. To jest mój pomocnik podczas zimnych dni zimowych. Zawsze w tej okolicy ust potrzebuję więcej nawilżenia. Jest to krem tłusty.
do cery suchej, wrażliwej i normalnej. Krem właściwie półtłusty z wyciągiem z kwiatów nagietka i witaminą E. Bardzo fajny. Wtedy, kiedy się nie maluję, to używam tego kremu bardzo dużo. Na początek użyję korektora z firmy Manhattan. Jako podkład użyję Zero Defund z Yves Rocher. To jest dosyć ciemny podkład, tutaj może nie widać, ale wydawało mi się, że jest za ciemny do mojej cery, a on się świetnie dopasowuje i nadaje taki lekko brązowy połysk. Używam go bardzo mało, to naprawdę wystarcza na całą twarz. Czasami mieszam go z kremem Nivea, ale dzisiaj nałożyłam już krem półtłusty, więc nie użyję. Trzeba dobrze rozprowadzić ten podkład. Robię to zawsze palcami, ponieważ pędzelki gryzą mnie, smyrają i są nieprzyjemne. Chyba jednak muszę troszeczkę więcej użyć na czoło. Zawsze wychodzi taka ilość. To jest najczęściej za dużo. O, już widzę, że jest za dużo. Rozprowadzę. Nie bójcie się tych kolorów. Mimo że wydają się ciemne, one naprawdę pięknie się rozprowadzają po twarzy. Jak na razie u mnie mam cerę taką normalną w kierunku suchej, zwłaszcza zimą. Jak na razie nie spowodowały u mnie żadnych błysków. I mój ulubiony bronzer z Maybelline Fit Me. W kolorze również nieznany. Używam go mało, nie chcę być zbyt brązowa. Przy mojej bladej skórze wygląda to nienaturalnie, niemniej jednak jest bardzo przyjemny. Koryguje nierówności mojego podbródka. Róż do policzków z Essence. To są takie małe produkty. Tym razem posłużę się pędzelkiem. Ja wiem, że w tym świetle nie widać zbyt dobrze, ale później pójdziemy do światła dziennego. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja tylko wklepuję to. Ten kolor jest troszeczkę za mocny, a jest to Cosi Rossi numer 2. Troszeczkę jest za mocny dla mnie, ale i tak uważam, że jest fajnie. To się potem w ciągu dnia wszystko i tak zetrze. Jedyny mój ulubiony ołówek, kredka do oczu, który używam w szarym kolorze. Kajal, Col Kajal Casanova. Teraz nie mogę malować oczu, ale tylko tak podkreślę, dlaczego nie mogę malować oczu, bo mam zapalenie. Mam podpuchnięte powieki, więc maluję tylko dolną powiekę troszeczkę, żeby podkreślić. Nie lubię czarnych kredek, bo są zbyt wyraziste, a ja jestem blada. To też nie pasuje do moich szarych oczu, bo mam oczy szare, a nie niebieskie. I to jest wszystko, więcej nie robię, z tego względu, że potem będą mnie oczy swędziały i będę wycierała, drapała się. Używam ciągle maskary z Yves Rocher. Maskara Volume de Blaye Lash Plumping Mascara. Niesforne włosy. I tylko delikatnie podkreślam ręce. Nie maluję w ogóle brwi, z tego względu, że mi się to nie podoba, kiedy są one zbyt mocno podkreślone. Wydaje mi się, że jest to takie nienaturalne. Poza tym mam bardzo małe, bardzo wąskie brwi. Po prostu tego nie lubię. Ok, wystarczy. Jeszcze tutaj troszeczkę. W ogóle jestem zwolenniczką bardzo delikatnego makijażu, zwłaszcza na co dzień. Jeszcze pomadka. I mój odwieczny przyjaciel. Essie Sheer and Shine numer 9. Róż. Ale wydaje mi się, że powinnam
przejść już w kierunku takiego lekkiego czerwonego pomarańczu. Bo troszkę znudziłem się ten film. W ogóle mam problemy z dobraniem kolorów, które pasują do mojego typu urody. Nie wiem, co jest dobre, więc próbuję. I tak to wygląda, moi drodzy. Taki prosty, zwykły makijaż. Nic nowego, nic rewelacyjnego nie wniosę do tego. I teraz tak. To był trik. Specjalnie zbijam włosy, żeby dostać takie fale. I to mi się bardzo, tak to bardzo podoba. Teraz utrwalimy. Utrwalimy taftem. Troszkę mam prostą tą grzyweczkę, ale trudno. Właśnie o to mi chodzi, żeby one były takie jakby pogięte, takie, jak widzicie, to co nie wyszło suszarką, wyszło przez przypadek. Zaraz wracam. Tu jest prosto, widzicie, nie chcę się w ogóle podkręcić ta część. Ok. Jeśli macie również sztywne, proste włosy, to dajcie znać i opowiedzcie, jakie są wasze triki na to, żeby po prostu zrobić coś z nimi, żeby powiększyć objętość, żeby w ogóle one miały jakieś fale. Ja już to próbowałam wielokrotnie, ale się nie da. A zawsze to tak jest. Jak mamy proste, to chcemy mieć kręcone. Mamy kręcone, to chcemy mieć proste. Nigdy nie jesteśmy zadowolone z tego, co mamy. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby zobaczyć kolejne dziwne filmy z moim udziałem. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. I są moje okulary, bo nic nie widzę. Pa, pa. Tak, wiem, zapomniałam pokazać się w dziennym świetle. Tak wygląda kolor. A tak wygląda mój makijaż. Miłego dnia, bądźcie mili, bądźcie zdrowi. Pa, pa.